Dzień dobry, ja nazywam się Adrian Kilar i od czasu do czasu zwiedzam polskie miasta. Dzisiaj jestem pierwszy raz w mieście, którego początki sięgają XI wieku. W mieście, w którym ciągle kręci się jakieś filmy. Czyli jestem w Kazimierzu Dolnym. Dron. Przepraszam, co się tutaj kręci, jakiś film? Rytm serca bym dał odcinek. Jak? Rytm serca. Rytm serca, a dziękuję. Serial chyba to jest. O, koguty. Słuchajcie, czytałem, że tutaj jest kamienica dwóch braci, czy kolegów? Jezu, nie wiem, poprawcie mnie. Którzy byli bogaci kiedyś, bo sprzedawali ich zboże, handlowali zbożem i zrobili sobie, no upiększyli sobie tą kamienicę po prostu, bo tutaj mieszkali i wyrzeźbili sobie właśnie świętego Mikołaja i świętego Krzysztofa, bo tak mieli na imię. W takim stylu renesansowym. Dlatego ta kamienica totalnie różni się od całej reszty. Zresztą zobaczcie. No nieźle, niezłe upodobanie, nie? Wygląda jak zrobione z piasku rzeczywiście. Musi pan tutaj opuścić ten teren i przejść za tamtą linię, bo tutaj kręcą serial. I widać mnie tutaj prosto. No i będzie tutaj pole czyste chcą. Aha, nie chcą, żeby tutaj ktoś sobie się kręcił z kamerą. Okej. Okay. No, niestety musimy się wynieść, bo kręcą scenę i... O, patrz, studnia w Rzeszowie. Tylko bardziej oldschoolowa. W ogóle co do tego rynku, to tutaj kiedyś oczywiście było centrum handlowe. Nie centrum handlowe, tylko no wiadomo, targ jak na każdym rynku. A teraz to artyści, malarstwo. Idziemy coś zjeść? W ogóle nie wiedziałem o tym, że... A mają koguciki? No właśnie, chcę spróbować tego kogucika. Wszędzie widać napis kogut. To jest potrawa? Nie, chyba nie. No już tutaj kogucika nie ma. Tam są koguty. Chodźcie. Zaraz wam opowiem o legendzie. Najstarszy producent kogutów? To chodźmy tam. Daleko leci? Nie wiem. Nie próbowała pani? To jest ten typowy kogucik, tak? Taki? Tak. To jest to, ciasto. Koniecznie poproszę. Dziękuję bardzo. Okej, mamy kogucika. Zobaczymy jak smakuje i opowiem wam skąd się to w ogóle wzięło. Co myślisz? 6 zł, takie duże. Mąka pszenna, woda, margaryna, smalec, wieprzowy, piechotą. Smalec wieprzowy. Ej, tutaj jest taki pies jak na polu mokotowskim. Chyba każdy go dotyka. Okej, legenda wygląda tak, że nad Kazimierzem Dolnym, w sumie ciekawe gdzie jest Górny. Czy w ogóle jest? No dobra, latał diabeł i zjadał kury, to w skrócie opowiem. Zjadał, porywał kury i koguty i jeden kogut schował się, był taki cwany. I zakonnicy przyszli mu z pomocą, bo schował się do groty. No i poświęcili tą jamę, tą dziuplę wodą święconą. I gdy diabeł, wiadomo, chciał wleźć po koguta, poczuł tą wodę i zwiał, gdzie pieprz rośnie, czyli gdzie rośnie pieprz. No i zwiał. I od tamtej pory symbolem Kazimierza Dolnego jest kogut. Kogut właśnie w postaci takiego drożdżowego ciasta. Ponoć każdy, kto tutaj przyjedzie, musi spróbować, więc ja też spróbuję. Wow. Słodki kogut. Słodkie drożdżowe ciasto. Trochę jak z kołacza. Czekaj. To nie przypomina koguta. Nie, no jak? Chyba, że to co robi kogut. Jest tutaj. Jest? Gdzie? Jest, no tutaj masz, widzisz? To jest taki artystyczny. Bo to są pióra bardziej, raczej jego tułów. O, słońce wyszło. Dobra. Droga na samą górę prowadzi schodami drewnianymi i kamieniastymi. Mam nadzieję, że nie jest ich aż dużo. Widać niebo, więc chyba jesteśmy. Wow! Jak z pocztówki. Na szczycie tej góry, jak sami widzicie za mną, są trzy krzyże, które upamiętniają epidemię cholery, która ponad 300 lat temu zebrała tutaj bardzo duże żniwo. Warto się tu wybrać, choćby nawet, żeby wyciszyć się, pomyśleć i oglądać te piękne widoki. Tutaj pobierana jest opłata, 3 zł. Myślałem, że ktoś tam stoi.
Cóż, jestem tutaj trochę za krótko, żeby zrobić konkretny vlog o tym mieście. Ale mimo wszystko chciałem go nakręcić dla Was. Mam nadzieję, że dał Wam odrobinę rozrywki. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Koniecznie! Ja lecę do hotelu i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć! Co się śmiejecie? Muszę opatrunek z trupek i tak dalej, nieważne. Kazimierz to jest miasto ewidentnie bardzo urokliwe, bardzo stare, a w związku z tym ma tutaj mnóstwo ciekawostek i legend, no ale to trzeba więcej czasu na to wszystko poświęcić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!